Rinland to firma, która na świecie zyskała już markę. W Koszalinie swoją siedzibę ma przy ulicy Bowit, w miejscu, w którym wcześniej funkcjonowały zakłady mięsne. W 2006 roku kompleks został kupiony. Dzięki dużym nakładom finansowym w ciągu niecałych 2 lat udało się zorganizować nową bazę z nowym zapleczem i całkowicie nową działalnością. Firma zainwestowała w uruchomienie linii technologicznej i adaptację pomieszczeń około 150 milionów złotych. Dziś można śmiało powiedzieć, że była to trafiona inwestycja. Koszalin wydał nam się od początku jakby miejscem, które było naturalnym miejscem do rozpoczęcia biznesu właśnie w sektorze przetwórstwa rybnego. Być może nie Koszalin, ale szerzej Pomorze Środkowe. Jest to region, który ma bardzo wielkie tradycje, jeżeli chodzi o przetwórstwo rybne. Wiele firm z tego sektora jest tu już zlokalizowanych i wiele firm aktywnie i dynamicznie się rozwija w tym regionie. Rozpoczynając działalność albo planując rozpoczęcie działalności w Koszalinie, mieliśmy na uwadze po pierwsze bardzo rozbudowaną kadrę pracowniczą albo dostępność tej kadry pracowniczej. Po drugie, być może to wykluczenie komunikacyjne jest bardzo widoczne albo bardzo istotne dla innych firm, jednak dla nas tak naprawdę widzimy sam atut tej lokalizacji. To jest przede wszystkim bliskość Morza Bałtyckiego i bliskość portów rybackich. Bliska odległość do naszych pierwszorzędnych rynków zbytu, czyli Niemiec i Skandynawii. I to były te atuty, które zaważyły i przeważyły o rozpoczęciu działalności i zainwestowaniu w zakład w Koszalinie. Produkcja pełną parą ruszyła w 2008 roku. W pierwszym roku finansowym koszaliński oddział Royal Greenland wyprodukował około 3000 ton wyrobów rybnych. W 2013 roku 14,5 tysiąca ton. Ta różnica robi duże wrażenie. W Royal Greenland produkujemy bardzo unikalny asortyment, nie tylko na skalę polską, ale również na skalę europejską. Jest to asortyment wysoko przetworzonych produktów rybnych, panierowanych, nadziewanych produktów rybnych, mrożonych oczywiście, na bazie naturalnych filetów. Głównie filetów z ryb płaskich, takich jak flądra, gładzica, halibut. Naszym głównym produktem to są panierowane ryby płaskie, czyli panierowane filety z gładzicy i z flądry. To jest nasza główna część asortymentu. Tutaj jakby mamy pozycję numer 1 na rynku i to jest nasz główny produkt, który w tej chwili produkujemy. Firma w momencie rozpoczęcia działalności wcale nie miała z górki, bowiem na rynku, również tym koszalińskim, istniały już firmy o podobnym profilu działalności. Generalnie najważniejsze jest to, aby znaleźć właściwe miejsce, swoje miejsce na rynku, rozwinąć asortyment produktów, który odpowiada zarówno konsumentom, jak i klientom, zapewnić ciągłość dostaw, wysoką jakość tych produktów i to właśnie my wszystko robimy. Dodatkowo jesteśmy w stanie zapewnić również surowiec do tych produktów, co jest bardzo ważne, co zapewnia nam zarówno wysoką jakość, jak i ciągłość dostaw. Fenomen sukcesu Royal Greenland to przede wszystkim odpowiednio dobrana kadra. Zarząd firmy bardziej stawia na ludzi, a nie na maszyny. To pozwala osiągnąć pożądaną jakość produktów. Zatrudniamy około 430 osób bezpośrednio na produkcji. Mamy 3 działy produkcyjne: dział filetowania, dział panierowania oraz dział pakowania. Surowiec, który pozyskujemy, jest to głównie flądra i gładzica. Pozyskujemy to z Morza Bałtyckiego oraz z Morza Północnego. Surowiec przyjeżdża do nas, jest wstępnie sortowany ze względu na swój rozmiar i następnie jest przekazywany do działu filetowania. Filetowanie w zakładzie odbywa się częściowo maszynowo, częściowo ręcznie. Pierwszym etapem jest filetowanie maszynowe, gdzie na maszynach firmy Bader filetujemy rybę i kolejnym etapem jest już udział pracowników, którzy ręcznie te filety doczyszczają, tak żeby wyeliminować wszystkie błędy, które mogą się pojawić na surowcu oraz zagwarantować jak najwyższą jakość i uzysk z tego surowca. Aktualnie ze względu na sam proces technologiczny oraz na dużą różnorodność surowca i brak pewnej powtarzalności w tym surowcu, tak naprawdę głównie stawiamy na pracę pracowników. Skoro mowa o personelu, w tym przeważają panie. Royal Greenland to firma, która stara się traktować pracowników fair, nie stosuje umów śmieciowych i szanuje zdanie personelu. Jesteśmy firmą produkcyjną, stąd też większość pracowników zatrudnionych w naszym zakładzie pracuje na produkcji.
i w chwili obecnej mamy ich około 350. Administracja to jest około 85 osób, do tego zatrudnienie u nas znajdują pracownicy tymczasowi. Jest ich około 140. Liczba ta waha się oczywiście w zależności od sezonu. Royal Greenland zatrudnia w oparciu o umowy o pracę, a pracownicy tymczasowi z agencji, z którą współpracujemy, również są zatrudnieni w oparciu na umowę o pracę. Co ciekawe, mimo tak dobrych warunków zatrudnienia, kadry wciąż brakuje. My współpracujemy z szeregiem organizacji, gdzie promujemy zarówno firmę, jak i różne formy kształcenia, dokształcania. Rozpoczynamy w tej chwili współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy i uruchamiamy program przygotowania zawodowego dla dorosłych, gdzie firma oferuje możliwość nauki przez kilka miesięcy. Oczywiście ci, którzy takie wyzwanie podejmą i będą chcieli z nami zostać, będą mieli możliwość zatrudnienia. Marka Royal Greenland, mimo że już osiągnęła sukces na rynku, ma wizję na kolejne lata, a to nieodzownie łączy się ze wzrostem zatrudnienia. Kolejne lata to kolejne lata wzrostów i kolejne lata rozwoju. Planujemy uruchomienie kolejnych hal produkcyjnych i planujemy rozbudowę naszych mocy mroźniczych i chłodniczych, bardzo istotnych dla naszej branży, bardzo istotnych dla nas również z tego względu, że w okolicy Koszalina nie ma dostępnych wielkich mocy chłodniczych i wielkich mroźni, które są tak naprawdę taką podstawą naszego biznesu, podstawą funkcjonowania naszego biznesu, bardzo kosztotwórczą w naszym przypadku, a z drugiej strony bardzo pomagającą jakby upłynnić i usprawnić proces albo przepływ materiałów, przepływ towarów. Szukamy pracowników przede wszystkim do działu filetowania, gdyż jest to nasza strategiczna hala, strategiczny obszar. To jest pierwszy etap procesu produkcji. Na tym etapie najważniejsza jest dobra obróbka ryby i tutaj szukamy doświadczonych fileciarzy bądź fileciarki. I jeżeli takich osób nie mamy, staramy się szkolić na miejscu poprzez uruchomienie szkółki bądź właśnie teraz tego programu przyuczenia, który zamierzamy wdrożyć. Następne szukamy oczywiście pracowników działu produkcji i pakowania. Wszyscy pracownicy, z którymi rozmawialiśmy, chwalą sobie pracę w firmie i bez większego zastanowienia polecają Royal Greenland jako potencjalnego pracodawcę. Royal Greenland to jest dobry pracodawca, to jest firma, która docenia pracowników, którzy wnoszą swoje zaangażowanie i wnoszą swój entuzjazm do pracy, także jak najbardziej polecam Royal Greenland jako pracodawcę. W firmie pracuję od samego początku, cały czas na tym samym stanowisku, jestem cały czas odpowiedzialna za asortyment produktów. Pracę w Royal Greenland rozpocząłem w czerwcu 2009 roku na stanowisku menadżera produkcji i od tamtego dnia tak naprawdę do chwili obecnej piastuję to stanowisko i zajmuję się tym obszarem, który jest bezpośrednio związany z realizacją produkcji. Jest to firma o ugruntowanej pozycji rynkowej, jest to firma międzynarodowa, jest to firma, która oferuje przede wszystkim stabilizację zatrudnienia, czyli coś, czego pracownicy poszukują w obecnych czasach najbardziej. Firma jest firmą państwową. Jest firmą duńską z korzeniami na Grenlandii. Przez to możemy oferować naszym pracownikom również bardzo bogaty pakiet świadczeń socjalnych, co nasi pracownicy bardzo doceniają. Obecny prezes Meinhard Jakobsen przyjechał do Koszalina we wrześniu 2011 roku. Posiada on bogate doświadczenie w przetwórstwie rybnym, które zdobywał w fabrykach na całym świecie. Teraz swój potencjał wykorzystuje w koszalińskim oddziale Royal Greenland. Jak widać po wynikach firmy, z dużym powodzeniem. To jest bardzo interesująca i atrakcyjna lokalizacja na taką działalność. Nie byłem częścią tej firmy na początku, ale teraz, kiedy już tutaj jestem, to widzę, że to miejsce jest wyjątkowe.